Dzień dobry, witam ponownie wszystkich serdecznie na kolejnym webinarze bloga Polak Ulecz się sam, z tej strony Piotr Szponarski. Witam Was serdecznie, widzę, że już sporo naprawdę osób jest, przepraszam za mały pogłos, już sobie z tym poradziłem, widzę, że jest już Was naprawdę sporo osób oglądających, cieszę się ogromnie, ostatnio webinary nam obrodziło. No ale cóż poradzić, jak tyle interesujących osób, z którymi można porozmawiać i powiem Wam, że to jeszcze nie ostatni webinar w najbliższym czasie, następny będzie już za tydzień, ale o tym będę mówił na sam koniec, a dzisiaj na razie skoncentrujemy się na tym, co przed nami. A dzisiaj dzień, który oddam głos dwóm bardzo sympatycznym dziewczynom, które zajmują się właśnie sprawami naturopatii. Jedna bardziej w kierunku dietetyki, druga troszeczkę w kierunku właśnie i totalnej biologii i spraw biorezonansu. Natomiast ja za dużo nie będę o nich mówił, one same Wam wszystko opowiedzą 10 razy lepiej ode mnie, czym się zajmują, na czym polega ich praca, bo to, o czym dzisiaj, na czym będziemy się skupiać, to coś, co łączy takie bardzo fajne hasło, które się nazywa świadome zdrowie. I ja myślę, że wiele z nas powinno, idąc za głosem autora, o którym też będę mówił na końcu, wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. I dziewczyny właśnie pomagają w tym, aby wziąć tę odpowiedzialność za swoje zdrowie, wziąć się zupełnie poważnie za to, aby rzeczywiście to zdrowie naprawiać, nie polegać tylko i wyłącznie na jednej metodzie, nie koncentrować się na jednej metodzie, ale podejść do sprawy bardzo, bardzo holistycznie. No dobra, gadu. Ja już w takim razie będę się łączył z dziewczynami, które zaraz przedstawię Wam z imienia i nazwiska, ale na razie je najpierw przywitam, także dzień dobry dziewczyny, witam Was serdecznie. Witamy. Moim gościem jest Kasia Jabłońska oraz Wiola Gabrysiak. Kasia Jabłońska po Waszej lewej, Wiola Gabrysiak po Waszej prawej. Dziewczyny, które już od naprawdę wielu lat zajmują się naturoterapią. No i właśnie dziewczyny, słuchajcie, bo dzisiaj spotykamy się pod takim pięknym hasłem świadome zdrowie, ale może zanim zaczniemy cokolwiek na ten temat opowiadać, powiedzcie trzy słowa, czym konkretnie zajmujecie się na co dzień, na czym polega Wasza praca z klientami, nie pacjentami oczywiście, jak to wygląda z Waszej strony. Także zamieniamy się w słuch. No, zacznę od siebie. Kasia Jabłońska, tak jak powiedziałeś, nie jestem naturopatą od zawsze. Jestem ją od jakiegoś czasu, natomiast w dzieciństwie chciałam być lekarzem. No nie, tak to bywa, że jeśli ktoś mdleje na widok krwi, a bardzo chce być lekarzem, to niestety rezygnuje, bo jakby mógł pomóc innym w takich sytuacjach. Więc ja też nie zostałam lekarzem. Ale życiowe tarapaty, głównie z moją córką, spowodowały, że zaczęłam szukać innych rozwiązań. Weszłam w medycynę chińską, zaczęłam inaczej gotować, zaczęłam inaczej żyć, szukałam rozwiązań. No i tak to bywa, że jakiś krach na giełdzie w moich zawodowych sprawach spowodował, że musiałam zmienić kierunek i wiedziałam już, którędy mam pójść. Poszłam w stronę najpierw biorezonansu, bo zostałam asystentką lekarza otwartego na tego typu techniki. Bardzo dziękuję panie Szymonie za wszystko, czego mnie pan nauczył. Później poznałam następnego mistrza, który mnie nauczył terapii, którą nazwałam świadomy ruch. Był to pan Zbigniew Narniakowski, który był fizjoterapeutą polskich sportowców, a jednocześnie bioenergoterapeutą. I pan Zbigniew pokazał mi coś, co jest unikalne i o tym dzisiaj pewnie chwilę porozmawiamy. Więc w każdym razie otworzyła się przede mną ta przestrzeń niezwykła. Przyszła do mnie, do człowieka dynamicznego, energetycznego, co taka technika, która właśnie pasuje do mnie, która jest ewidentnie moja. Ja ją czuję i jestem w stanie o tym gadać, pokazywać. No to jest to. No to oprócz tego fascynuje mnie świat roślin. I o tym też może chwilkę porozmawiamy. Rośliny, żywe rośliny są dla nas niezwykłym źródłem energii.
drzewa. Mówi się już teraz o przytulaniu drzew, ale też mało osób wie, że można się przytulić do roślin, które są na oknie, do aloesu, do innych roślin, które są bardzo zdrowotne. I mam w tej dziedzinie doświadczenia, wiem, jak genialnie pomogły takie terapie, na przykład na celiakię. Uważa się, że to jest schorzenie nie do odwrócenia w niektórych przypadkach. Natomiast ja mam tutaj doświadczenia, nie tylko swoje, ale także mojego mistrza, że zdecydowanie można sobie pomóc. Okej, fantastycznie. No to już nakreślane mamy mniej więcej, czym zajmuje się Kasia Wiolu. Czy u Ciebie również miłość do roślin, bo wiem, że zajmujesz się też sprawami diety, przekłada się na to, że jesteś zwolennikiem na przykład wegetarianizmu? No tak. Ja też naturopatką nie jestem od zawsze. Jakieś 10 lat temu jeszcze, czy 12, byłam dyrektorem w jednym z banków. No i wiadomo, stres przewlekły, niedosypianie. Zdrowo się odżywiałam, bo dietetyka zawsze była w kręgu moich zainteresowań. Zresztą studiowałam od razu po maturze dietetykę, ale z jakichś tam przyczyn ją przerwałam. No i niestety choroby, które wyniosłam z dyrektorskiego stołka, spowodowały, że sama dla siebie już musiałam zacząć szukać pomocy. Ja mogę powiedzieć, co to było. Ja wyszłam stamtąd z insulinoopornością, hiperinsulinemią, niedoczynną tarczycą i chorobą Hashimoto. Głównie. Jeszcze było nadciśnienie, tam dna moczanowa, parę różnych innych rzeczy. I to był główny powód poszukiwania po prostu zdrowia dla siebie. Więc wróciłam na studia dietetyczne, które mnie rozczarowały. Dietetyka kliniczna jedynie mnie pochłonęła, gdyż ja też, tak jak Kasia, chciałam być lekarzem. Z różnych przyczyn nie wyszło. Natomiast teraz się cieszę, że nie wyszło. I łączę dietetykę kliniczną, to co wiedza jest najnowsza, medyczna, tak, z wiedzą Dalekiego Wschodu. Był taki czas w moim życiu, że ktoś mnie zaintrygował paroma słowami, które powiedział z medycyny chińskiej właśnie, dietetycznej wiedzy medycyny chińskiej. No i zaczęłam to łączyć, no i tak to jest. No i generalnie w swojej praktyce stosuję właśnie głównie zalecenia dietetyczne, czyli zmiana odżywiania, suplementacja, bo tutaj większość osób ma niestety problem, ale uczę też gimnastyki hormonalnej, którą też, szukając metody na siebie dla osób, które nie mają czasu na ćwiczenia, a tego typu zaburzenia hormonalne, jakie u mnie były i u osób, które do mnie trafiały, głównie dziewczyny, które nie mogły zejść w ciążę, z policystycznymi jajnikami, tak, to szukałam po prostu ćwiczeń dla nich. I tak wyszło, że też to stosuję w swojej praktyce. Okej, ale rozumiem, że opowiadałaś o tych skorzeniach, których się dorobiłaś podczas pracy w banku. Rozumiem, że właśnie dzięki stosowaniu tych metod naturalnych, o których wspomniałaś, no powoli udało ci się te choroby niwelować. Czy to oznacza, że dzisiaj możesz określić siebie jako osobę zdrową? Zdecydowanie tak. Brałam długo leki, jak jeszcze pracowałam w banku, na te wszystkie schorzenia. Teraz od 3 lat jestem bez leków. Mam wiedzę od strony endokrynologicznej, taką, że naprawdę mogłabym się podzielić z niektórymi endokrynologami, co się zresztą dzieje, jak mam jakiś kontakt. No bo niestety, no, polska gdzieś tam wiedza lekarzy zatrzymała się ileś tam lat temu, nie biorą pod uwagę odżywiania. Poza tym w Stanach na przykład, no jednak ta wiedza endokrynologiczna jest trochę dalej, bo na przykład tam o witaminie D3 w schorzeniach autoimmunologicznych, przewlekłych, już się mówi, że poziom do 150 nanogramów na mililitr powinien być, tak. U nas, no tutaj zaprzyjaźniony endokrynolog mojej teściowej ostatnio zobaczył jej wyniki, miała 40 ten wynik, a też ma Hashimoto, i powiedział, nie, to już trzeba tutaj zmniejszyć dawkę witaminy D3. Oczywiście ja jej ustawiłam dawkę, że w ogóle jej się podniosło i stawy ją chociażby przestały boleć i różne inne rzeczy się zadziały, ale to tak właśnie wygląda, tak, że no niestety, no, trzeba szukać pomocy gdzie indziej niż u przewlekle leczących lekarzy, tak. Czyli krótko mówiąc, wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i zacząć poszukiwać. Fantastycznie, dziewczyny, dobra, to już mamy mniej więcej gdzieś tam wasz background opowiedziany. Teraz opowiedzcie mi, jak to jest, że wy tworzycie teraz duet taki, który, no, że tak powiem, kompleksowo bierze się za wszystkich, na czym te wasze metody polegają. No, jestem bardzo ciekawy, jak wy razem pracujecie i z jakimi, jakie metody stosujecie. Zabierajcie głos, która pierwsza czuje się w tym momencie bardziej na siłach. Proszę bardzo.
Dobrze, to ja, dwa słowa. No bo powstały wizyty holistyczne. Dwie odmienne istoty z różnymi zainteresowaniami połączyły swoje umiejętności, wiedzę i robią wizyty holistyczne, czyli trafia ktoś do nas, jest badany, diagnozowany na urządzeniu, wiadomo, czego mu brak, czego mu nie brak, ogromna wiedza Wioli w tej dziedzinie, jakieś pomysły, suplementacja, inne rozwiązania dietetyczne, ale wychodzi też na przykład, że brak witaminy D. Prawda? No a cóż ja, człowiek od ruchu. No jest taka wiedza bardzo unikalna, którą kiedyś przed laty objawiła światu pani Sissy Cash, która mówi, że na ciele mamy dużo punktów, które odpowiadają przyswajaniu pewnych suplementów. Na przykład jest punkt w ciele, który pokazuje, który jest ważny dla akceptacji przyjmowania witaminy D. Więc ja przyjmuję takiego człowieka i sprawdzam na biorezonansie. Czasami wystarczy podotykać pewne punkty i zobaczyć, czy nie są bolesne. To jest pierwszy jakiś taki sposób, który łączymy nasze pomysły. Później oczywiście diagnozuję ja po swojemu pacjenta, mówię, jakie ćwiczenia są potrzebne, skoro ma na przykład problemy z wątrobą, czy ma problemy z tarczycą, to pokazuje wiele różnych ćwiczeń. Więc współpracujemy i myślę, że efekt jest fajny, ponieważ każdy, kto do nas trafia, no jest też specyficzną istotą, która niektóre będą się kręciły i przyjmą to, co ja proponuję i będą to akceptowały i będą to robiły. Niektóre osoby nie będą akceptowały diety, więc każdy jest inny, więc myślę, że jednak coś jakaś jest tutaj droga, kiedy wysłucha nas obydwie, kiedy ta terapia już zostanie zrealizowana, czy na biorezonansie, czy też terapia ruchowa, kiedy będą wskazania, ma większe spektrum działań i ma więcej szans zrobienia czegoś ze sobą. Czyli jak rozumiem, dziewczyny, osoby, które do Was trafiają, to generalnie otrzymują naprawdę taki bardzo szeroki, a wręcz można powiedzieć zdecydowanie bardziej poszerzony zestaw ćwiczeń, zestaw także pod względem dietetycznym, zestaw suplementyczny, tego suplementacyjny, tego, co można robić na co dzień, niż w przypadku, kiedy idziemy tak po prostu sobie zwyczajnie gdzieś tam już, nawet nie mówię o lekarzu, ale gdzieś tam do pojedynczego osoby ściśle specjalizującej się na przykład w jednej dziedzinie. I na przykład właśnie tym się zajmujesz, Kasiu, rozumiem, na co dzień, że jak ktoś do ciebie trafia, to tak jak mówisz, diagnozujesz, pokazujesz, co można robić na co dzień i jak to krok po kroku sobie wdrażać. Dokładnie tak. I teraz może powiem chwilę o tej mojej terapii, której nauczyłam się od pana Zbyszka. Mogę ci jeszcze tylko na chwilkę, Piotrze, przepraszam. Ja jeszcze tylko dodam, że tak, oczywiście podstawą jest wywiad z pacjentem, tak? I to, co widać na jego ciele też, bo pomiarowe różne tam nasze urządzenia, no wiadomo, jest to jakiś tam dla nas ogląd, natomiast dużo rzeczy widać na ciele, cała psychosomatyka, emocje, tak, przeżyte doświadczenia, wszystko to widać na skórze. I my także pracujemy tutaj pod tym względem z pacjentem. Także to jest również od tej strony emocjonalnej bardzo zwracamy uwagę, skąd te choroby się biorą. O, to jest temat, który bardzo obficie żeśmy poruszali w ciągu ostatnich miesięcy poprzez między innymi totalną biologię, a także szereg innego rodzaju wykładów, którą żeśmy także z Ryszardem Grzybykiem swego czasu mówili o przyczynowości, nie wiem, ci, którzy uczestniczyli, to z pewnością pamiętają. No właśnie, Kasia, może coś o tych badaniach i jeszcze opowiesz i przede wszystkim o tych praktykach, których wszyscy jesteśmy tutaj bardzo ciekawi, żebyś nam opowiedziała. Więc powiem wam, zacznę od tej teorii, która powstała już tak naprawdę w XVI wieku. Nie wiem, czy słyszeliście o doktorze Wojciechu Oczko. Jeśli nawet nie słyszeliście, to wiecie pewnie, że Uniwersytet Medyczny w Warszawie mieści się przy tej ulicy Wojciecha Oczko. Był to nadworny lekarz naszych królów, jednocześnie i doktor, i lekarz, i filozof. I on zostawił, i gdybyście spojrzeli do Wikipedii, co zostało po nim, to przede wszystkim podkreślane jest jedno takie jego powiedzenie, że ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu. I wiecie,
że po jego ogromnym dorobku, jaki miał, bo przecież to był człowiek wykształcony nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech, w wielu miejscach, on zostawia takie motto, taką sentencję. No możemy to zrozumieć, bo nie było wtedy koncernów farmaceutycznych, więc jakby to pewnie była jego głęboko przemyślana idea, którą chciał zostawić po sobie i zostawił. Dla mnie jest to no, podstawa tego, co robię. No bo oczywiście tak ogólnie wszyscy wiemy, że ruch to zdrowie, bo takie hasło gdzieś tam od dziecka pewnie nam mówią, ale co my z tym robimy? To może zupełnie inna sprawa. Co my z tym robimy i jak my to traktujemy? No rozumiemy to zazwyczaj w ten sposób, że jeśli będę uprawiał sport, to będę zdrowy. Generalnie pewnie jest to taka zasada, chociaż czasami się zdarza, że widzimy ludzi uprawiających sport, niestety ciężko chorymi, prawda? Czyli tak też jest. Czyli o to chodzi, że to, co rozumiemy przez sport, to zazwyczaj myślimy o tej muskulaturze, o sile, o siłowni, prawda? Natomiast tak naprawdę uważam, rzadziej to rozumiemy, że tak naprawdę ruch to życie. Bez tego nie ma. Bez ruchu nie ma życia. Jeśli ktoś się nie rusza, przepraszam, nie żyje. No może przez chwilę jeszcze pożyje, ale tak w dłuższej perspektywie to przecież nie. I chcę jeszcze tu powiedzieć o jednej rzeczy, która jest ważna, że współczesne odkrycia z biologii i z fizyki, to co czasami się neguje w medycynie chińskiej, meridiany, przepływy energii, my to we współczesnych odkryciach mamy to już udowodnione. W 1991 roku była Nagroda Nobla dla dwóch Amerykanów pochodzenia niemieckiego za odkrycie kanałów jonowych, za udowodnienie, za uzasadnienie tego wszystkiego, co się dzieje w energii w człowieku. I minęło trochę lat, 1991 rok. Niewiele się o tym mówi. Ja myślę, że się nie mówi dlatego, że są inne priorytety w świecie na ten moment, ale to wszystko jest udowodnione. Przez nas przepływa energia i ona jest podstawą naszego życia. I teraz chcę jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że ćwiczymy, że uprawiamy sporty, to tymi ruchami zasilamy cały organizm. I doświadczenia, te niezwykłe pana Zbigniewa, o teraz powiem dwa słowa o nim za chwilę, są tego typu, że konkretnym, precyzyjnym ruchem możemy zasilić to, co mamy w środku. Zasilić wątrobę, zasilić tarczycę, zasilić jakieś miejsca, które mamy osłabione. I to nie są jakieś szczególnie udziwnione i ciężkie ćwiczenia. To są ćwiczenia, które ja bym nazwała dynamiczne, raptownie zatrzymane, energetyczne, takie szybkie ćwiczenia. Może na koniec Wam pokażę, jakie jest proste ćwiczenie na poprawę pracy tarczycy. Nie na koniec, ja Cię namówię dużo wcześniej na to, żebyś to pokazała, my na to czekamy, a ja powiem tylko, że ja byłem u Kasi, pokazała mi parę takich ćwiczeń i rzeczywiście to działa i to dosyć szybko czuć w ciele ten przepływ energii, o której Kasia mówi. Także już, przepraszam, już się nie wtrącam, mów dalej. Bardzo dobrze, w każdym razie chcę jeszcze powiedzieć dwa słowa o panu Zbyszku, ponieważ pan Zbyszek Noarniakowski był fizjoterapeutą polskich sportowców, a jednocześnie bioenergoterapeutą. I obserwując sportowców, których miał pod swoją opieką, no spójrzmy na przykład na pływaków, oni nigdy nie mają problemów z płucami. Tym ruchem rąk, który wykonując takim czy innym stylem, wypracowują sobie fantastycznie funkcjonujące płuca. A teraz na przykład inny przykład. Przykład kolarzy i maratończyków. Pewnie pamiętacie wiele takich przypadków, kiedy maratończycy kończyli bieg i niestety kończyli te biegi zawałem serca. Natomiast kolarze, mimo że też intensywnie pracują na tych swoich urządzeniach i ciężko pracują nogami, nigdy się tak nie skończyło. Czyli ten ruch specyficzny, wyjątkowy, ale energetyzuje serce. Jest wiele takich doświadczeń, które podpatrywał pan Zbyszek i wypracował ćwiczenia, przyglądał się ludziom. No może miał te swoje szczególne dary, które pozwoliły mu jeszcze więcej widzieć niż normalni ludzie, ale tak czy siak wypracował ćwiczenia. Do niego przez lata przyszło
jeśli nie setki, myślę, że setki na pewno setki, a może i tysiące ludzi, którym pomógł w takich naprawdę trudnych sytuacjach, kiedy już w zasadzie nie było nadziei, a on ich nauczył i wszystko, że tak powiem, wymusił zdrowienie. Więc ma tych doświadczeń ogromną ilość. W tej chwili pan Zbyszek w następnym roku będzie miał 90 lat i z moją koleżanką przygotowują książkę na temat tych właśnie przypadków, które przeszły przez jego ręce i które były tak spektakularne i niezwykłe. Ja jestem jedną z niewielu jego uczennic, dlatego staram się jak najbardziej opowiadać o tej metodzie, rozszerzać tę wiedzę i dzisiaj jest takie też wejście, no kilka miałam wykładów, ale kameralnych, natomiast dzisiaj jestem niezwykle szczęśliwa, że tyle osób mnie słucha i że może usłyszeć o takich rzeczach, które się zadziewały i które są i można je praktykować. Jeszcze powiem jedno słowo na temat tego, że ja mam też dobrane ćwiczenia do swojego ciała, do swoich słabości. Każdy ma swoją konstytucję i też swoje słabości. No, nie będę mówiła jakie, ale mam. I moje ćwiczenia, które robię codziennie, trwają 2 minuty. Naprawdę. 2 minuty wykonuję moje ćwiczenia. Może gdybym miała jakieś schorzenia, bym wykonywała je kilka razy dziennie po 2 minuty, ale tak naprawdę robię je rano. Raz dziennie. Później zdarza mi się, że kogoś uczę, że z kimś rozmawiam, że coś pokazuję, to zawsze się trochę pokręcę i jeszcze coś w międzyczasie wykonam. Ale naprawdę nie byłam przeziębiona 2,5 roku. Nic mnie nie łapie. Świetnie się czuję. Nie mam żadnych przypadłości. Nie będę mówiła, ile mam lat, ale mam trochę. Więc czuję się świetnie i w dużej mierze wiem, że zawdzięczam to temu, co robię dynamicznie ćwicząc, poza tym lubię tańczyć, więc czasami mam też taki power, żeby się wyszaleć. Taki spontaniczny taniec jest dla mnie też niezwykłą energią i czymś, co mi bardzo pomaga. Kasiu, to jest fascynujące, co mówisz, ale powiedz mi teraz taką rzecz. Z jakim spektrum schorzeń ludzie cię odwiedzają? Bo no wiemy, no w tym momencie chorób cywilizacyjnych jest od groma. Takich powiedzmy sobie troszeczkę mniej niebezpiecznych, no, na nowotworach kończąc, czy osoby, powiedzmy może tak, z jakimi chorobami osoby przyjmujesz, czy są jakieś wyjątki, że się w ogóle nie podejmujesz doradzania takim osobom, co ewentualnie powinny robić, jakie ćwiczenia stosować, jak się doenergetyzować, jak poprawiać te przepływy energii? No to powiem taki przykład. Ludzie przychodzili generalnie teraz może inaczej do mnie na biorezonans i ustawiam człowieka na terapię, na przykład na tarczycę. I pierwszy raz to robię, ustawiam częstotliwość, to trwa. W końcu zaczyna mnie to denerwować, że trwa to 40 minut i nie ma jeszcze efektu. Widocznie taki poważny problem, że jednak ta częstotliwość musi być jeszcze dużo czasu podawana. I wtedy myślę sobie, dobra, no to zmieńmy profil. Mówię, proszę zrobić to ćwiczenie. Pokazuję ćwiczenie na tarczyce. I w tym momencie terapia, którą robię biorezonansową, jest już niepotrzebna. Już to skończyłam. Jest załatwiona. Już wyrównały się częstotliwości. Więc mam tego typu doświadczeń mnóstwo z różnymi miejscami w ciele, że ta terapia ruchem jest bardzo przyspieszona. To nie tylko jest tarczyca, to jest mnóstwo różnych schorzeń. A gdy wejdziecie na mojego bloga, którego gdzieś tam za chwilę podam, półtora roku temu zaczęłam, półtora czy dłużej już, 2,5 roku temu, no kawał czasu już piszę tego bloga i tam na początku jest dużo artykułów, w których opisuję przeróżne schorzenia, z którymi sobie poradził wtedy mój mistrz, pan Zbyszek. Schorzenia, kolagenoza, schorzenia celiaklia. Nie mieliśmy odwagi pisać, że radził sobie z nowotworami, ale teraz mogę powiedzieć, że i z takimi rzeczami sobie radził. Choroby reumatyczne, alergie, mnóstwo. Tak naprawdę nie wiem, co, jakbyś mnie zapytał, to czy mogłabym zaprzeczyć na jakiekolwiek pytanie. Bo ty... Nie, pytam o to, dlatego że często od razu w trakcie, jak tego rodzaju rzeczy opowiadacie, to na czacie od razu pojawia mi się cała lista, prawda? A co z tym, a co z tamtym, a co z owamtym, więc wolę z góry zapytać. No dobra, Kasia, ale słuchaj,
będę cię cisnął. Pokaż nam tu chociaż wszystkim to ćwiczenie związane z tą tarczycą. Czy możesz nam pokazać, na czym polega to doenergetyzowanie tej tarczycy, bo nas to bardzo interesuje. Mówisz, 2 minuty ćwiczenia to coś dla mnie idealnie, 2 minuty poćwiczyć dziennie. No to dobrze, no to pokaż proste ćwiczenie, które dotyczy tarczycy. Powiem oczywiście gdzieś w tym wszystkim jest ten przepływ energii, meridiany. Jeśli pokażę wam ćwiczenie, które polega na tym, że wyciągam rękę przed sobą, otwartą, i później gwałtownym ruchem zaciskam ją przed sobą, to jest ćwiczenie, każdy niech spróbuje, które od razu człowiek czuje przepływ energii i to jest, które biegnie po meridianie potrójnego ogrzewacza i zasila to miejsce, którym jest tarczyca. To nie jest wcale jakiś odlot, to jest logiczne, tylko sposób wykonania tego, dość energiczny, pobudzający przepływ, powoduje, że zaczyna się dziać. I teraz wam powiem o czymś, co jest dla mnie fundamentem tego wszystkiego, co dotyczy tej terapii. Mianowicie to, porównanie do potoku. Jeśli wyobrazicie sobie górski potok płynący, czy możecie sobie wyobrazić, że tam powstanie mielizna na górskim potoku? Na pewno nie, bo jest wartki strumień, rzeka płynie, jest spadek, nie ma możliwości, żeby tam powstała ta mielizna, wyspa, coś takiego, prawda? I tak samo jest w naszym ciele. Jeśli mamy przepływy dość energetyczne, takie mocne, to nie ma możliwości, żeby coś tam wyrosło. Popatrzmy na nas także tak biologicznie, logicznie. Jeśli płynie energia i ona jest zdecydowana, to nie wyrośnie nic, nie wyrośnie nowotwór, nie wyrośnie halux, nie wyrosną inne schorzenia, bo nie pozwolimy im na to. Jest to proste, logiczne i świadomość ruchu, bo tak nazywam tę moją terapię, to jest właśnie świadomość, jaki ruch, co mi odblokowuje, co mi popycha, w którą stronę płynie ta energia. Meridiany wiadomo, wiemy jak płyną, ale dołączenie do tego takiego specyficznego, popychającego ruchu, to są proste rzeczy, naprawdę cuda. Okej, czyli tak na dobrą sprawę powinniśmy, nawet będąc zdrowym, energetyzować się tak na dobrą sprawę codziennie, po to, żeby ten wartki strumień, o którym mówiłaś, po prostu cały czas płynął i nie doprowadzał do sytuacji stanów zapalnych, rozwoju jakichkolwiek chorób, prawda? Tak, tak właśnie na to patrzę i to, dlatego to robię i to czuję i dla mnie to jest fantastyczna metoda. Nie neguję innych rzeczy, jak najbardziej, ale to jest taka podstawa, naprawdę uważam to za podstawę. I to jest jedna z wielu metod, które tak na dobrą sprawę proponujesz, bo wiem, że tak jak już zresztą wspomniałaś, pracujesz z biorezonansem, proponujesz także to, aby taki biorezonans sobie samodzielnie nawet wykonywać pod kątem właśnie zaprogramowanych częstotliwości. Oczywiście jest to rzecz powszechnie znana, ale wiem, że ty używasz jakiegoś tam specjalnego urządzenia swojego, tak, do którego masz zaufanie i wiesz, że już wielu twoim klientom pomogło. To akurat jest taka metoda, kiedy skanuję człowieka, wiem jakie ma patogeny, przyglądam się, mam wynik i zastanawiam się, co jest jakby priorytetem w leczeniu. Wiadomo, że nie będę usuwała gronkowca totalnie, do końca, bo wiadomo, że gronkowiec też jest po coś w naszym ciele. Że tak powiem, tę symboliczną drzazgę ma nam otorbić i ona ma później wyjść. I no, oczywiście drzazgą, nie w sensie dosłownym, ale mamy dużo innych drzazg w życiu, które nam dokuczają i nagle okazuje się, że gronkowiec rośnie nam w gardle, bo... Dopowiedzcie sobie, co się może dziać, że nagle coś nam staje i czujemy, jakby była drzazga w gardle, prawda? Więc gronkowiec nam pomaga, leci i ratuje. Więc nie jestem tego zdania, że trzeba wszystko wytępić. Ale jeśli na przykład ktoś ma pasożyty, jeśli ktoś ma boreliozę, to naprawdę są patogeny bardzo trudne i bardzo niszczące. Jeśli nałożą się na to jeszcze emocje niszczące, typu nie wiem, co mam ze sobą zrobić w boreliozie, co mam zrobić, czy w prawo, czy w lewo, czy zostać w związku, czy odejść. Mnóstwo jest dylematów codziennych, to wtedy ta borelioza rozwija się i niszczy nas. Dlatego może fajnie jest mieć zeskanowane częstotliwości moich patogenów,
wynająć sobie, wypożyczyć sobie generator i przez miesiąc na przykład powalczyć z jakimś tam swoim patogenem. To są takie rozwiązania, które też propaguję, ale to są, tak jak mówię, nie uważam, że trzeba wszystko wybić w czambuł, nie. To naprawdę trzeba trochę tak spojrzeć na to, co się dzieje, co jest, i też troszeczkę od strony może totalnej biologii później zajrzeć na to, że jeśli są takie patogeny, jeśli są pasożyty, no to może rzeczywiście pozwalam i w moim życiu różnym pasożytom do mnie przychodzić i czerpać ze mnie, dlatego mam tendencję do innych pasożytów, które we mnie osiadają. No i jest tej filozofii więcej oczywiście. Więc jak mam już skan, rozmawiam i zastanawiamy się, co można zrobić, co jest priorytetem, czym się zająć, no żeby no, troszeczkę ulżyć. Okay. To jest ta droga. Zaraz będę podpytywał dalej Wiola, ale oczywiście ja cały czas okiem drugim podglądam sobie, co piszecie na czacie. Już oczywiście pytania do Kasi. Jak długo trzeba to ćwiczenie wykonywać, które pokazałaś? Czy to tylko jedną ręką, czy dwoma rękoma? Więc powiedz nam jeszcze. Słuchajcie, generalnie większość ćwiczeń robi się jedną ręką, ale na tarczyce, bo sprawdzaliśmy to energetycznie z panem Zbyszkiem, nie znosi się energia, kiedy robimy to dwoma rękami naraz. Ja robię 5 powtórzeń. 2, 3, 4, 5. Popłynęło. Później, jeśli ktoś ma z tym problem, z tą tarczycą, to niech powtórzy za godzinę czy dwie, niech powtórzy, bo tu chodzi o popchnięcie tego przepływu. Tu nie chodzi o, żebym ja coś by chciała wypracować sobie, jakiś mięsień tutaj ręki. Nie, tu chodzi o to, żeby przesunąć tę energię, żeby popłynęło, żeby odetkało, żebym poczuła to. I dlatego to są tego typu ćwiczenia. Więc mój zestaw to jest 2-minutowy. 2 minuty i ja sobie uenergetyczniam tarczycę, jestem przy tarczyce, żeby nie mieć poczucia braku wartości, sobie doenergetyczniam nerki, opukuję sobie odpowiednio wątrobę, robię takie podstawowe rzeczy, które mi dają power i już nic więcej nie trzeba. To jest fantastyczne i bardzo ciekawe. Słuchajcie, i najfajniejsze, że to tak jak Kasia mówi, 2 minuty, a nawet czasem i mniej, powtarzać sobie to po kilka razy dziennie, wtedy nawet kiedy wam się przypomni, to naprawdę nie jest przecież nic, żaden wielki wysiłek, a jeżeli może tylko nam to pomóc, to dlaczego tego nie spróbować? Dobrze, muszę teraz coś Wiolę zapytać, bo Kasia cały czas ma głos, więc Wiolu, chciałbym teraz od ciebie usłyszeć, powiedz mi, wspomniałaś już, że masz sporą wiedzę właśnie na temat celiakii, na temat także mówiłaś też o chorobach tarczycy. Powiedz, do ciebie się również zgłaszają osoby z takim szerokim spektrum różnego rodzaju schorzeń jak do Kasi, czy raczej specjalizujesz się w jakimś konkretnym obszarze? Nie, jest szerokie spektrum. Tak jak Piotrze wcześniej tam wspomniałeś o doktorze Grzebyku, to ja muszę się przyznać, że to był jeden z takich moich guru tam 2-3 lata temu, tak, od którego no, się uczyłam. To się przyznaję, do Paryża jeździłam zresztą, żeby się nauczyć, ale też inni naturopaci, czyli na przykład, no może niekoniecznie to jest naturopata, pan Ziemba, który zebrał po prostu całą tą wiedzę zagraniczną, przetłumaczył po polsku, zebrał w jedno miejsce, tak, i ja czytając literaturę anglojęzyczną, no patrzę, o, to pan Ziemba już o tym to właśnie pisał, nie, gdzieś tam widzę, że to się przekłada. Także ja tutaj generalnie, no choroby przewlekłe, autoimmunologiczne, to jest mój konik, tak, bo to skutecznie można w 3-4 miesiące, zmieniając odżywianie, zmieniając ruch, czyli tak jak tu Kasię jeszcze nie znałam, jak ja sama walczyłam ze sobą, ze swoimi schorzeniami, tak, więc, ale ćwiczę Kasię, ćwiczenia na tarczyce cały czas też, natomiast no tutaj wtedy to jeszcze tak, dieta, czyli zmiana odżywiania, odbiałczenie organizmu, oczyszczenie, o tym też ostatnio trochę mówiliście, to już nie będę się powtarzać, odpowiednia suplementacja, to z podkreśleniem odpowiednia, tak, czyli właściwe substancje w właściwych ilościach, właściwie razem, żeby się nie znosiły, synergia istotna, no ale i inne aspekty, tak, czyli ten ruch, świeże powietrze, słońce, stresy, unikanie stresów, toksyny, tak, żeby nie używać pasty z fluorem, tak, no nie będę też może o tym mówić, bo myślę, że o tym było, zresztą jest sporo w internecie, także wszystkie te klocki trzeba wziąć do kupy, że tak powiem, i tak puzzle po prostu poukładać. I każdy, z moich doświadczeń wiem, że każdy ma jakieś 1-2 puzzle, do których do tej pory jeszcze się im nie przyjrzał, albo nie ma świadomości, albo wie, że
to u niego szwankuje i jakoś tak odkłada na później, bo może zmiana jest za duża i nie ma jakoś motywacji. Także łatwo można ludzi też zmotywować. No i tyle, no, co mogę jeszcze powiedzieć. Słuchajcie dziewczyny, czyli jednym słowem postanowiłyście połączyć swoją wiedzę i siły. Tworzycie coś w rodzaju takiego, rozumiem, super duetu, który rozprawia się z poszczególnymi przypadkami osób, które do Was trafiają i rozumiem, że jak pracujecie razem, to właśnie razem też celujecie w to wszystko, z czym ten pacjent do Was przychodzi, czyli Kasia wspomaga tą energią, tym ruchem, Wiola podpowiada, jak choćby zmienić swoje nawyki żywieniowe. Czy na tym właśnie Wasza wspólna praca polega? Tak. Tak, dokładnie. Tak. Oprócz tego współpracujemy też z innymi osobami. Krótko i konkretnie. Bardzo dobrze. Tak, w gabinecie mamy też osoby, które jeszcze innymi rzeczami się zajmują, tak, bo mamy też zielarkę, która też nam tutaj też wspiera nas, aczkolwiek my też troszeczkę pojęcia o ziołach mamy. No ale generalnie jest to zazwyczaj takie załatwienie wszystkich tych klocków i szukanie puzzla, którego brakuje. No i fantastycznie. Słuchajcie, teraz dochodzimy do takiego tematu, który chciałbym, żeby się troszeczkę bardziej rozwinęły i coś więcej na ten temat opowiedziały, a nazywa się on bardzo ładnie świadome zdrowie. Co się kryje dla Was pod tym pojęciem? Jak Wy to rozumiecie i w jaki sposób chcecie to rozwijać? Skoro był już w mojej głowie świadomy ruch, powstał ta idea już jakiś czas temu, no to rozwinęłyśmy, nazwałyśmy to świadome zdrowie i myślimy o tym, jakby przekazać tę wiedzę, te nasze pasje, to co robimy w szerszej ilości osób i wymyśliłyśmy, że będziemy robiły turnusy nad Zalewem Zegrzyńskim, bo jesteśmy stąd, więc fajne otoczenie, piękna przyroda, piękna woda, tu się wychowywałyśmy, znamy te miejsca, piękny las sosnowy w ośrodku, o którym mówię w tej chwili, więc wymyśliłyśmy, że będziemy robiły turnusy, na które zapraszamy, na turnusy 7-dniowe, 14-dniowe, turnusy, na których będziemy promować żywność, taką dietę warzywno-owocową, oczyszczającą. Chcielibyśmy, żeby po 7 dniach, już z tego poziomu patrząc, żeby już nastąpiło oczyszczenie, żeby już była zmiana, żeby już powstały nawyki i żeby każdy, kto od nas wyjedzie, najlepiej po 14 dniach, żeby już wiedział, co ma ze sobą zrobić, w tym sensie diety. Poza tym, ja przez 14 dni jestem w stanie nie tylko nauczyć, ale także i przypilnować każdego delikwenta w sprawie ćwiczeń, bo kiedy pokazuję czasami indywidualnie i ktoś do mnie przychodzi za 2 tygodnie czy za miesiąc i okazuje się, no sprawdzamy ćwiczenia, jak tam były realizowane, okazuje się, że teoretycznie dobrze, ale jakiś głupi detal powoduje, że wcale nie ma tej naprawy, więc mam po prostu przestrzeń w tym momencie, na takim turnusie, żeby popracować z każdym indywidualnie, żeby pokazać mu to wszystko, żeby doświadczyć. No i wymyśliłyśmy takie właśnie wczasy i będziemy je realizować na pewno już w styczniu, a mamy też pomysł, żeby może, jeśli ktoś się zgłosi, żebyśmy mogły to zacząć już teraz, w grudniu. Okay. Ja może tu jeszcze a propos diety, tak tylko powiem, bo znana jest w Polsce dieta według dr Dąbrowskiej, tak, czyli post warzywno-owocowy. No to jest jedna z najlepszych diet takich oczyszczających. Natomiast tak, ja od 12 lat mam styczność z tego typu dietą. Ja sama byłam pacjentką i klientką ośrodków, gdzie dr Dąbrowska no, ma wykłady, tak, czyli głównie tam na Kaszubach. Natomiast mi w tych ośrodkach zawsze czegoś brakowało. To był tylko ośrodek, gdzie dawano nam spanie, wykład z dr Dąbrowską, wiadomo to odżywianie. No i oprócz tego różne zajęcia gimnastyczne, typu tam gimnastyka na piłkach, Nordic Walking, czyli to takie ogólnodostępne, że tak powiem. Natomiast brakowało mi takiego osobistego zainteresowania człowiekiem, podejście tak właśnie holistycznie, indywidualnie. Czyli tak naprawdę niektóre osoby przechodziły na ten post warzywno-owocowy, mimo że nie powinny. Podpisywały, że na własne ryzyko i tak dalej, ale nikt się nie przyjrzał, że mimo że pozornie były zdrowe, a na przykład tylko przyjechały z jakąś tam nadwagą, do anemii
po takim poście na wszystkie włosy prawie wychodzą, tak, u takich osób. Więc tego mi tam brakowało. W czasach chcemy tam działać, czyli chcemy tak bardzo indywidualnie jakby tym osobom pomóc, jaki sposób odżywiania, bo nie zawsze tak jest, że trzeba na ten post warzywno-owocowy przechodzić. Może wystarczy dieta makrobiotyczna, mądrze zbilansowana z jak najmniej przetworzoną żywnością pełnoziarnistym i węglowodanami i tak dalej, tak? Oprócz tego, co my wymyśliłyśmy fajnego, to chcemy nauczyć też takiego codziennego rytuału człowieka, jak zadbać o siebie, żeby nie chorować, czyli oczyszczanie chociażby przez ssanie oleju słonecznikowego, tak? Każdy będzie to robił rano, jak wstanie. Oprócz tego, tak, w tych wszystkich ośrodkach no, dostaje się wodę do picia w butelkach plastikowych. Wiemy, jak ksenoestrogeny z plastiku wpływają na układ nerwowy, hormonalny i tak dalej. My chcemy tego uniknąć, więc u nas będą butelki szklane, niebieskie, czyli od razu mamy tą energetyzację wody. Dodatkowo będziemy, tutaj zaczerpnęłyśmy z jednego z wcześniejszych, z Rewolucji Zdrowia chyba, pana Sławka Salerka. Salerka. Te probiominerale. Także też będą osobowe. Troszeczkę zerwało na tym momencie połączenie. Tak, dziewczyny, nie tak, wiem, czy was dobrze słyszę. Także zakończyliśmy mniej więcej na koralikach tych ceramicznych, które też będziecie z nich korzystać. Także kontynuuj dalej. Co jeszcze? Będą tak, będą wykłady, ale bardziej w formie warsztatów, czyli taka bardziej rozmowa z ludźmi, aczkolwiek sporo wiedzy na temat no, tych zagrożeń, skąd się biorą stany zapalne głównie, tak? Jak temu zapobiegać, bo to z różnych mamy źródeł. Będą również warsztaty pozytywnego myślenia. Czyli już w czasie takich 7 dni człowiek jest zdolny zmienić całkowicie podejście do wszystkiego. Naprawdę. Mamy to fajnie opracowane, skuteczne, więc to będzie. Będzie gimnastyka hormonalna, będzie świadomy ruch z Kasią. Codziennie będzie wieczorem terapia tańcem. Taniec, będzie taniec. Mój ukochany, będzie taniec. Nie wiem, na ile dadzą radę, ale ja pół godziny albo godzinę będę na spompa. I oczywiście w czasie tańca, sorry Kasiu, że cię przerywam, będą również wplecione te ćwiczenia, które ze świadomego ruchu, więc to jest wszystko. Dokładnie tak. Co ja jeszcze powiem, że ja po prostu któregoś, ponieważ ja, tak jak powiedziałam, lubię tańczyć i często chodzę na tańce, zobaczyłam w pewnym momencie, że ja tańczę i ćwiczę jednocześnie, więc chodziłoby mi o to, żeby pokazać też, że można no w takim prostym, kilkuminutowym tańcu, którą sobie puszczę, ulubioną muzykę, wyszaleć się i dostać przypływ energii, a jeśli nawet dłużej, to dostanie się fantastyczną saunę. I będzie to genialne rozwiązanie. No i słuchajcie, czyli tak naprawdę, popatrzcie, dziewczyny podchodzą bardzo kompleksowo do tematu, będzie tam naprawdę holistycznie. Zaraz wszystkie szczegóły wam przekażę, dziewczyny też wam będą przekazywać, także uzbrojcie się chwilę w cierpliwość, podamy wam wszystkie szczegóły, także podam wam te szczegóły związane, gdzie ewentualnie dziewczyny poza takimi turnusami można spotkać i jak do nich dotrzeć, to wszystko otrzymacie w moim podsumowaniu dniu jutrzejszym całego naszego dzisiejszego webinaru. Ale kontynuując temat, dziewczyny, powiedziałeś już sporo o programie, a ja bym się chciał teraz zapytać, jeśli chodzi właśnie o te turnusy świadomego zdrowia. Wiadomo, że ludzie przyjadą tam do was na takie turnusy z przeróżnymi schorzeniami. Jeden przyjdzie z Hashimoto, drugi z RZS-em, trzeci być może z cieknącym jelitem, a czwarty z jeszcze może jakimś bardziej poważnym schorzeniem. Czy na przykład taki sposób diagnozowania, o którym mówiła Kasia wcześniej, też jest elementem takiego turnusu? To znaczy, zaczynamy od tego, że diagnozujemy, robimy takie skany na urządzeniach. Jak się nazywa twoje urządzenie? No, nazywa się. W dniu przyjazdu turnusy się zaczynają w sobotę o godzinie 13 obiadkiem i zaraz po tym obiadku zapoznajemy się po prostu z osobami, które przyjechały, z ich problemami, wypełniają nam ankietę, z czym mają problem, jakie leki biorą, suplementy, wszystko, wszystko nam po prostu mówią. Sobie robimy pomiary na naszych urządzeniach. I w tym momencie tak naprawdę wiemy, z czym można popracować, co można dalej jeszcze indywidualnie poza programem, który jest już jakby dla wszystkich, dodatkowo porobić.
w czasie turnusu. Jeszcze tylko napomknę, że każdy, kto od nas wyjeżdża, umie dobrze oddychać, czyli przeponowo. Pracujemy nad tym. Okej, czyli program jest przebogaty i z tego wynika, że chyba raczej przez te 7 dni nie można się tam nudzić. Nie, na pewno nie. Okay. Ja też nie. Ja też nie. O to chodzi, ale właśnie fantastyczne jest to, że to, o czym mówiła Kasia, że rzeczywiście podczas takiej pojedynczej wizyty, właściwie chyba u dowolnego naturoterapeuty, czy nawet i u lekarza, zresztą kogokolwiek, dosyć szybko zapominamy, że niektóre z tych zaleceń powinniśmy wykonywać regularnie. I tak jak Kasia wspomniała choćby o tych ćwiczeniach, wiem to doskonale na sobie także, że po prostu się o tym zapomina i się tego nie robi regularnie, więc fajnie jest to, że będzie taka osoba z przysłowiowym bacikiem, która będzie tam po prostu chodzić i cały czas mówić, słuchaj, teraz masz zrobić tak, pamiętaj o tym, bo to jest ważne dla twojego zdrowia. To jest naprawdę bardzo potrzebne. Mhm. Już chciałabym, żeby weszło po prostu w krew i żeby był to taki automat, jaki jest u mnie. Chcę powiedzieć, że nauczyłam moją mamę 3 lata temu tych ćwiczeń. Miała dużo schorzeń, w tej chwili prawie nic nie ma. Ćwiczy codziennie, czasami mnie potrafi wybudzić, bo akurat z nią teraz mieszkam, intensywnym tupaniem albo klaskaniem, ale jestem zadowolona z niej, naprawdę. Z tego, w jakim jest stanie, w jakiej jest formie. Słuchajcie, warto się oddać przez tydzień w ręce takich osób jak dziewczyny, które po prostu mocno was przypilnują i zmotywują, bo to są często rzeczy, których w domu sami ciężko się zmotywować. Oczywiście są osoby, które potrafią się same zmotywować do tego, żeby rzeczywiście wytrwać w diecie, dodatkowo właśnie robić różnego rodzaju ćwiczenia, ale umówmy się, tych osób jest zdecydowanie mniej, zwłaszcza jeżeli mamy okazję być pod okiem kogoś, kto ma już w tej mierze doświadczenie. Dziewczyny, powiedzcie jeszcze raz, gdzie dokładnie te turnusy będziecie realizować? To jest Zegrze, Jachranka, dokładnie gdzie to jest? Pierwsze turnusy są w Jachrance, nad samym Zalewem Zegrzyńskim. Z ośrodka jest przepiękny widok na las sosnowy, stare, duże, piękne sosny i laski brzozowe też są, więc mamy się do czego przytulać. Kasia jeszcze o tych roślinach swoich nic nie powiedziała. Ja jeszcze tylko napomknę też, że jeden dzień zapraszamy zielarkę naszą zaprzyjaźnioną. W ogóle podczas całego pobytu będą zaparzane zioła, nie z torebeczek jednorazowych, tak jak w większości tych ośrodków, tylko będą prawdziwe zioła, tak? Odpowiednio przygotowane mieszanki, bądź konkretnie indywidualnie poddane schorzenia u danych osób. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Będzie też wyjście na basen. Ale to a propos jeszcze roślin, może jeszcze chwilkę, dobrze? Piotrze, to Kasia powie jeszcze. Bo chodzi o tę moją pasję, żywe rośliny. I to jest coś, co doświadczałam z panem Zbyszkiem, który jako bioenergoterapeuta bardzo fascynował się żywymi roślinami. Pamiętam nasz eksperyment na aloesie. Sprawdzaliśmy energetykę osoby, która była przed dotykaniem roślin i później po tym, kiedy już przez chwilę, minutę, dwie trzymała na przykład aloes mocno w swojej ręce. Ogromnie się zmienia potencjał. Tą metodą ileś osób wyprowadziliśmy z celiaki. Pan Zbyszek, nawet opisywaliśmy to na jednym z moich postów na blogu, jak było to udowodnione wręcz, że sobie poradził z kilkoma przypadkami w rodzinie i nie tylko w rodzinie. Nawet ktoś z Centrum Matki Zdrowia Dziecka, to się tak nazywa, lekarz polecił mu kilka osób, z którymi sobie poradził i nie było celiaki po kilku miesiącach. Więc ten przypadek też opisuję tam na moim blogu, w jednym z postów. Więc rośliny, i teraz jeszcze coś powiem o roślinach ważnego. Roślina to, no to co istota biologiczna. Jeśli ktoś do niej podchodzi, to automatycznie uruchamia się system obronny. Nie wiem, będzie to intruz, czy tylko podejdzie i pójdzie, ale tak naprawdę zbliża się istota. Ona może być moim zagrożeniem. No to co istota ta roślinna robi? Wysyła energię swoją obronną. Weźmy ją. Jony. Weźmy ją i zasilmy swój organizm. Fantastyczne doświadczenie. Fantastycznie.
Jeszcze dodam, że właśnie na naszych czasach można skorzystać też z różnych masaży na urządzeniach wytwarzających podczerwień. Wiemy też, jak podczerwień dobrze leczniczo wpływa na nasze na różne schorzenia, a również z urządzeń, które mają w sobie kamienie, które też emitują poza podczerwieniem magnetyzm ten ziemski, tak? Bo wiemy, że codziennie 40 minut powinno się boso chodzić po ziemi, żeby zniwelować skutki promieniowania elektromagnetycznego, tego smogu, w którym żyjemy, tak? Czyli Wi-Fi, komórki wszechobecne i tak dalej. Więc to u nas też to będzie, tak? Okay, czyli naprawdę jest tego naprawdę bardzo dużo. Zanim zrobię takie krótkie podsumowanie tego, żeby ci, którzy nas w tym momencie oglądają, mogli mieć takie naprawdę jakieś jedno w miarę skrócone, no nie pojęcie, ale obraz tego, co tam będzie. Pytanie. Pani Kasiu, proszę podać nazwę tego pani bloga. Ja go jutro wyślę, ja wiem, że tak, ale niektórzy są niecierpliwi, więc proszę podać nazwę bloga. Więc tak, no zaczęłam go kiedyś pisać. Poznaj i pokochaj siebie. Wpisać także słowo blog, bo to jest co prawda na Blogspocie, ale jak piszecie poznaj i pokochaj siebie jednym ciurkiem, jednym ciągiem, plus słowo blog pojawi się. Czyli w Google wpisujemy poznaj i pokochaj siebie blog i na pewno nam wyskoczy jako jeden z pierwszych wyników właśnie. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, obiecuję, że jutro ten, między innymi oczywiście ten link dostaniecie, a ja teraz chciałbym zebrać w takim podsumowaniu krótkim jeszcze raz to, co się dzieje podczas tego turnusu. Czyli przyjeżdżamy, diagnozujemy, analizujemy, co się dzieje z poszczególną jednostką i następnie wdrażamy w każdej takiej, no brzydko mówiąc, jednostce, osobie, program zarówno indywidualny, jak i też grupowy, no bo tutaj na przykład mówimy o diecie, o której Wiola mówiła, plus dodatkowo kwestie związane z ziołolecznictwem, czyli na pewno też będą zioła, plus Wiola mówiła o zabiegach na podczerwień, czy coś jeszcze pominąłem? Na pewno. Osoba przyjeżdża i my mu też przedstawiamy jakiś plan dodatkowych zajęć. Jeśli ktoś będzie chciał, na przykład ma wreszcie czas dla siebie, przyjechał na tydzień, na dwa, to może akurat jest to czas, że może zamówić sobie masażystę. I też jest taka możliwość, więc jest też pakiet usług takich dodatkowych, który nie ma dla każdego oczywiście w ramach opłaty, ale są dodatkowo. Jeśli tylko będzie taka chęć ze strony osób, jak najbardziej jesteśmy w stanie pomóc, zorganizować fantastyczną osobę, która sobie genialnie pomoże. Ale na pewno to podstawowe, co Piotr powiedział, czyli ktoś przyjeżdża, ma badany skład ciała, ma badany ogólny stan zdrowia, indywidualnie podchodzimy, patrzymy, co mu jest i w którą stronę pokierować, ma dostęp do ruchu, dwa razy chodzimy z kijkami, my też chodzimy, bo lubimy z tymi osobami, jest ta gimnastyka hormonalna, jest Kasi świadomy ruch, świadomy taniec, tak możemy to już nazwać, w sumie to jest świadomy taniec, jest wyjście na basen, w każdym tygodniu można sobie chodzić częściej, mamy kilometr dalej basen, więc jest super. Oprócz tego to ssanie oleju uczymy, dajemy zamienniki dezodorantu, tak, czyli tutaj no jakieś mamy, po prostu jak totalnie się tutaj nie zatoksyczniać i odtoksyczniać na co dzień. No i są te warsztaty, tak, o których mówiłam, te wykłady o zdrowiu. I na koniec takie podsumowanie każdy dostaje. Jak będzie. Ja jeszcze powiem o, bo zaczęłaś mówić o tej koleżance naszej, wspólnej, tak, która robi wykład zielarski. To będzie spacer. My w tym roku zorganizowałyśmy w Pruszkowie z tą koleżanką takie spacery po parku i to było fantastyczne. Wchodzę do parku i jest oczywiście mnóstwo roślin, ale ja nie wiem, co to są za rośliny. I nagle ktoś mi pokazuje, zobacz, to jest tarczyca, zobacz, to jest mniszek, no wiesz, niby takie żółte, ale to jest mniszek, on służy do tego i do tego. I nagle to, co jest koło mnie, zaczyna być moje, bliskie, już rozumiem, i że to wszystko jest koło mnie. Więc taki spacer organizowałyśmy latem, a nie wiem, jak będzie w grudniu czy w styczniu, czy będzie możliwość takiego zorganizowania, ale nawet zobaczenie drzew, zobaczenie tego, co się wychyla spod śniegu, nawet gdyby się okazało, że jest taka możliwość, też jest pewną informacją, która jest ważna. A jak nie damy rady, to koleżanka zrobi wykład na temat ziół. Także są też fajne rzeczy dodatkowe. No to fantastycznie, bo dostaniecie cały zestaw narzędzi, dobrą sprawę, które pomogą wam w tym, żeby zarówno zmienić swoje nawyki i wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, czyli to, co mówiłem od początku. No dobrze, to przejdźmy teraz do konkretów. Najbliższy turnus, 9-16 grudnia, czyli to jest taki
absolutny start już, chciałem powiedzieć, w tym miesiącu, w następnym miesiącu, no ale już prawie jesteśmy w grudniu, prawda? 9-16 grudnia, Jachranka. Tak. Dobra, i teraz jest pytanie, które już tutaj przeminęło parę razy. Ile taki turnus kosztuje? I tutaj będziemy mieć dla wszystkich niespodziankę, bo ja powiem szczerze, sam byłem mocno zaskoczony, jak mi dziewczyny powiedziały, ile taki turnus może kosztować normalnie, a zaraz wam powiem, ile może kosztować nienormalnie. Tak, no więc taki turnus normalnie, tygodniowy, mówimy na razie o tygodniowym, bo w grudniu robimy tygodniowy, kosztuje w pokoju dwuosobowym z postem warzywno-owocowym, kosztuje 1250 zł. To jest cena taka regularna. No to ja myślę, że jak za tydzień to 1250 zł to jest prawie jak za darmo, ale nie byłbym sobą, gdybym tutaj specjalnie dla tych osób, które nas dzisiaj oglądają, nie załatwił wam czegoś specjalnego i dzięki twardym negocjacjom z twardymi dziewczynami udało mi się wynegocjować dla was absolutnie hitową cenę. Jeżeli dzisiaj się zdecydujecie do godziny 22 na to, aby wziąć udział w najbliższym turnusie od 9 do 16 grudnia w Jachrance, to zapłacicie za tygodniowy turnus i to wszystko, co dziewczyny mówiły, 1000 zł. Słuchajcie, 1000 zł to jest po prostu kwota, która w kontekście inwestycji w swoje zdrowie jest po prostu śmieszna. 4 razy czy 3 razy pójdziecie do specjalisty, plus dodatkowo wykupicie sobie wszystkie suplementy, to zapłacicie więcej niż 1000 zł. Tutaj przez tydzień macie opiekę dwóch fantastycznych osób, które się na tym wszystkim znają. Aby móc się zapisać i skorzystać z tej niesamowitej ceny, za chwileczkę wkleję wam link na czat, gdzie będziecie mogli sobie przejść na stronę. Oprócz tego zaraz po zakończeniu naszego dzisiejszego webinaru też podeślę wam jeszcze maila, żebyście mogli sobie z tego skorzystać, ale okazja jest bardzo krótko, tylko do godziny 22 dzisiaj, także od razu wklejam ten link. Dziewczyny, czy ten turnus grudniowy właśnie będzie jakiś pod tym względem specjalny, czy właściwie każdy taki turnus następny, który też będzie się pojawiał, będzie mniej więcej w podobnym stylu? I powiedzcie mi, kiedy w ogóle będą też te dwutygodniowe? O. Myślę, że wszystkie będą w podobnym stylu, ale my też cieszymy się, jak ludzie nam mówią, tak jak ja jeździłam do tych ośrodków wcześniej, czego mi brakowało, tam nikt nie mówił tak jakby tym prowadzącym, tak? Także my będziemy też słuchać wszystkich, czego jeszcze może im brakuje, aczkolwiek nie sądzę, żeby tam mogły być jakieś zastrzeżenia. Natomiast dwutygodniowe turnusy, takie już pełne, które planujemy, to są już od 6 stycznia, co 2 tygodnie, można oczywiście też na tygodniowe przyjeżdżać. Znaczy turnusy nie będą co 2 tygodnie, tylko na 2 tygodnie, ewentualnie 2 tygodnie. Tak, na 2 tygodnie, ale terminy od 6 grudnia, tak naprawdę patrząc w kalendarz, my niedługo na stronę to umieścimy, no bo tutaj z ośrodkiem ustalałyśmy po prostu te daty, niedługo te terminy będą. Okej, słuchajcie, tutaj mam jakiś sygnał, że nie odnaleziono strony. Za chwileczkę podeślę wam maila, dosłownie w ciągu 3-4 minut go dostaniecie na swoje skrzynki pocztowe, więc nie obawiajcie się, wszystko tam będziecie mieli napisane. Także będzie tam link do strony z programem, gdzie będziecie mogli jeszcze dodatkowo przeczytać sobie o tym, co wchodzi w skład tego programu. To jest bardzo, bardzo obszerna lista, ale oczywiście serdecznie was zachęcam do jej przeczytania. Dziewczyny, parę słów na koniec odnośnie podsumowania tego naszego dzisiejszego webinaru, spięcia tego pięknego hasła Świadome Zdrowie w jakieś takie krótkie podsumowanie. Robiłem ćwieka, nie? My możemy gadać i gadać. My byśmy chciały na nasz polski grunt przenieść to, co było opisane w tej książce Niebieskie Strefy, że ludzie dożywają do 120 lat w zdrowiu psychicznym i fizycznym, tak? I chcemy też tą wiedzą i tą praktyką przede wszystkim się z ludźmi podzielić. No i tyle, no. Okay. Będziemy się dzieliły. Dla mnie też jest to osobista frajda, bo oczywiście to jest moje, to co lubię, jeśli będę mogła to przekazać, jeśli będę miała kontakt z ludźmi, co zdecydowanie lubię, jestem takim typem, to będzie dla mnie wielka, wielka frajda. No to fantastycznie, słuchajcie, bardzo się cieszę, że są takie osoby, które naprawdę w jakiś sposób myślą o tym, żeby móc
holistyczny, naprawdę taki bardzo naturalny sposób spróbować podejść do schorzeń, a także oczywiście do zmiany nawyków, bo tutaj też o tym mówimy. Taki turnus to przede wszystkim zmiana tych złych nawyków, które powodują nasze choroby. Zresztą już wspominany tutaj kilkakrotnie pan Zięba niejednokrotnie mówił, że każda, czy niemalże każda choroba to przede wszystkim sprawy dietetyczne plus niedobór jakichś minerałów, jakichś witamin, czegoś nam po prostu w organizmie brakuje. Dziewczyny są od tego, aby odnalazły to, czego po prostu wam brakuje w waszych organizmach, pokazały dodatkowo fajne ziołowe energetyzujące, wsparły was ziołami, wsparły was ćwiczeniami. No i chyba czego więcej potrzeba. Ja być może na tym pierwszym się jeszcze nie uda być przez cały tydzień, ale na jeden z kolejnych z pewnością się wybieram. I także dziewczyny, rezerwujcie dla mnie miejsce. Jasne, zapraszamy. No to fantastycznie. Dziękuję wam w takim razie dzisiaj serdecznie za to spotkanie. Pozdrawiam was serdecznie. Macie jeszcze okazję ostatnie słowo powiedzieć albo pomachać do naszych widzów, także oddaję wam głos, te słowie na ostatnią chwilę. Pozdrawiamy z miłością. Dokładnie. Zapraszam. Super, fajnie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam i do widzenia. Cześć, cześć. Do widzenia. No cóż, słuchajcie, myślę, że to znowuż był bardzo, bardzo ciekawy wykład, oczywiście ze względu na pasję, którą mają w sobie dziewczyny. To naprawdę niezwykle budujące, że są takie osoby, które potrafią w tak ciepły i fajny sposób przekazać swoją wiedzę. Więc zapraszam was serdecznie do tego, aby skorzystać z ich turnusów, poznać je osobiście, zwłaszcza jak jest okazja w tak rewelacyjnej cenie. A już za tydzień widzimy się z kolejną bardzo, bardzo ciekawą osobą. Będzie nią Stanisław Andrzej Pęksyk, autor książki pod przewrotnym tytułem, który na pierwszy rzut oka brzmi nieco niegramatycznie, ale ma to pełny sens. Nie daj się umrzeć. To będzie historia człowieka, który przeszedł przeróżne historie zdrowotne i teraz dzieli się nimi z ludźmi po to, by mogli inaczej spojrzeć na sprawy zdrowienia, na otaczającą ich rzeczywistość, a przede wszystkim to, co już wcześniej powiedziałem, wziąć odpowiedzialność za zdrowie w swoje ręce. To będzie bardzo ciekawa rozmowa, dlatego już teraz serdecznie was zachęcam do tego, żeby za tydzień w środę o godzinie 19 zarezerwować sobie czas i być ponownie razem z nami na kolejnej rozmowie bloga Polaku Lecz Się Sam. A dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Za chwilę, dosłownie dajcie mi 5 minut, otrzymacie maila z linkiem do oczywiście obiecanej promocji na turnusy. Jeżeli macie oczywiście w międzyczasie jakieś pytania, zawsze możecie także je do mnie wysyłać na info@polakulecz.się.sam. A dzisiaj życzę wam już dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!